jesteśmy tutaj z młodzieżą z Gimnazjum 45 w Nowej Hucie i w tej chwili trwają właśnie przechadzki po klasztorze, po tutejszych zakamarkach, które zwykle nie są dostępne turystom czy zwiedzającym. Projekt ma na celu przede wszystkim takie odkrywanie miejsc dla młodzieży, która bardzo często przychodzi do klasztoru, tak jak chociażby tutaj w Mogile, no niemal codziennie, a na pewno w każdą niedzielę. Chcemy też, by wszyscy nawiązali jakąś taką emocjonalną więź z klasztorem, żeby również poznali jego wartość taką artystyczną i kulturową. Zrobiliśmy plan mogiły i tutejszego klasztoru. Oczywiście plan robiony był tylko i wyłącznie przez młodzież. Tych planów powstało nieco więcej i możemy odkryć na nich nie tylko te oczywiste miejsca, takie jak zabudowania klasztoru, kościół, kaplicę z cudownym krucyfiksem, ale również zaznaczony na przykład szpital Żeromskiego, przystanek autobusowy, ławeczki przed samym klasztorem dla tych, którzy nie bardzo lubią przesiadywać w kościele podczas mszy świętej. Powinien jakby lewą ręką mu borować ten łeb. Lewą ręką, pilit wleci z tamtej strony, a ten ma... Ale nie dojeżdża pan tą ścianą do płaskiego, tylko do przekątnego. Gdybym robił proces kawki 25 lat temu, 30 lat temu, to oczywiście spektakl wyglądałby zupełnie inaczej, ponieważ w czasach szalejącej komuny, pełzającej ubecji, esbecji i tego całego świństwa, w którym tonął szary człowiek, twórcy teatralni odczytywali to dzieło w sposób jednoznaczny. Natomiast dzisiaj ten proces ma szansę odzyskać czy dotknąć tych znaczeń, które rzeczywiście są w nim umieszczone przez autora. Proszę start. To są akta sędziego śledczego. Sędziego w Sądzie Najwyższym. Akta, kajecik. 10 dni temu, proszę pana, zostałem napadnięty. Oznajmili mi, że jestem aresztowany. Po czym wszelkimi sposobami chcieli się dać przekupić. Mamy do czynienia z jakimś mechanizmem, który od samego dołu po samą górę przesiąknięty jest korupcją i rzecz polega tak naprawdę tylko na tym, kto kogo zna, kto ma lepsze znajomości, a ten, kto ma lepsze, wywinie się ze wszystkiego zupełnie bezkarnie. Czego ty właściwie chcesz? Przecie na razie jeszcze żyjesz. Jeszcze oddychasz. Skoro 16-latkowie chcieliby, żeby to było jeszcze przynajmniej o pół godziny dłuższe i żeby tych słów było więcej, to znaczy, że nie jest źle, bo przecież to oni za kilka lat będą wchodzili w życie i będą kierowali tym krajem. To oni będą trzymali ster i będą decydowali o tym, że albo pójdziemy na dno, albo po prostu ten nasz wysiłek no nie pójdzie na marne. W Młodzieżowym Domu Kultury imienia Andrzeja Bursy w Nowej Hucie odbyła się uroczystość zakończenia małopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży na temat 25. rocznicy powstania Solidarności. Łącznie nagrodzono 45 prac. W kategorii literackiej nagrodę Grand Prix przyznano autorce wiersza Elektryczność 80. Bardzo się cieszę, że doceniono mój wiersz. Zastanawiałam się, jak go napisać, aby uniknąć patosu i aby był szczery, naprawdę mój. Skoczył.
Krople deszczu zamarły, a tysiące spojrzeń zbudowały mu skrzydła niosące słonym oddechem wiatru do wolności. Niech. Z morza rąk wypiętrzyła się fala, migocząc w sierpniowym słońcu. Niech stąpi. Fala, a za falą całe morze. Piorun wywołał reakcję łańcuchową i zapach elektrycznego niepokoju w powietrzu. Niech stąpi duch twój. Głosy już nie odbijają się na piasku. Morze wyniosło je na palcach w stronę słońca. I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Mewa zamieniła się w orła, wykrzykując deszcz, zmywający supły czerwonych odpowiedzi. A muszle sierpnia rozcięły kotarę.